Chorzy na raka z regionu łódzkiego już wkrótce będą mogli leczyć się w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie we wtorek 4 listopada uroczyście otworzono nowoczesne Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej. Zwiększy się tym samym dostępność do chemio- i radioterapii. Do tej pory z podobnych zabiegów korzystać można było tylko w Łodzi. Tomaszowska placówka wyposażona została m.in. w 3 najwyższej klasy akceleratory do napromieniania guzów. Klinika powstała obok Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, a jej właścicielem jest firma Numed. Do podpisania kontraktu z NFZ-em zabiegi mają być finansowane z jej własnych środków. To jest kolejny partner medyczny, gdzie podnosi rangę naszego szpitala, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. My ze swej strony będziemy rozwijać daleko idącą chirurgię, zarówno chirurgię onkologiczną, jak i chirurgię zwykłą, urologię, jak i również ginekologię. Przyszłość nowoczesnego leczenia chorób nowotworowych to jest leczenie skojarzone, czyli zabieg powiązany z radioterapią lub chemioterapią. To będzie robione kompleksowo w Tomaszowie Mazowieckim. Dodatkowym plusem dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia jest to, że zabiegi chirurgiczne dokonywane w naszym szpitalu mają szansę w 100% być zapłacone, gdyż to są zabiegi bezpośrednio ratujące życie, czyli też nieograniczony limit nakładów przez NFZ przeznaczonych dla naszego szpitala. To spowoduje, że nasz szpital, czyli Tomaszowskie Centrum Zdrowia, będzie specjalizowało się w szeroko rozumianej chirurgii, mając do dyspozycji, jeszcze raz powtórzę, radioterapię i chemioterapię, czyli będziemy realizować to, co jest przyszłością medycyny, czyli leczenie skojarzone. Nie ukrywam, że podstawowym elementem przy tej inwestycji był czas. Jeżeli byśmy się nie zdecydowali lub zdecydowali miesiąc po, to by się ta inwestycja nie powiodła. I myślę, że już nigdy by ta inwestycja w Tomaszowie nie powstała. Ja tylko powiem, pierwsza rozmowa koniec sierpnia, dzisiaj mamy listopad, szpital jest otwarty, gotowy do przyjęcia pacjentów. Moja decyzja była natychmiast, nie wymagała ode mnie przemyśleń, konsultacji z kimkolwiek. Tą decyzję podjąłem natychmiast. Jeżeli Państwo, czyli inwestor, chcecie tutaj stawiać, zrobię wszystko, by ten szpital powstał. Udział powiatu, oprócz takich organizacyjnych spraw jak załatwienie pozwolenia na budowę wszelkiego rodzaju innych dokumentacji, jest taki, że my wydzierżawiliśmy spółce, która prowadzi ten ośrodek, teren koło naszego szpitala, nieduży teren, 4,5 tysiąca metrów, czyli teren niezbędny do wybudowania takiej inwestycji. Ale jeszcze raz powtarzam, czas i zdecydowane działanie. Tutaj skorzystam, muszę pochwalić nie tylko służb starostwa powiatowego, ale też Urzędu Miasta, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdyż te dokumenty, by uzyskać ten końcowy, czyli pozwolenie na budowę, muszą być opiniowane przez te inne urzędy. To wszystko poszło sprawnie. Dziś oczywiście opowiadam anegdoty, że członkowie zarządu, jak i ja, czasami byliśmy najzwyklejszym listonoszem, by nie tracić nawet pół dnia na pocztę. Udało się, dzięki inwestorowi, my możemy się pochwalić, że troszkę żeśmy pomogli w tym wszystkim. Mamy wielki sukces w Tomaszowie, a przede wszystkim mamy wreszcie szpital, który będzie leczył choroby onkologiczne. Oczywiście przypomnę, że już mamy klinikę też kardiologii inwazyjnej, gdzie leczy choroby serca. To są dwa najczęstsze przyczyny zgonów w województwie łódzkim.